Daję głos pani Zuzannie Taraszkiewicz. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Mam nadzieję, że okaże się kolorowym pisklakiem edukacji, bo jestem córką pani Małgorzaty. Z wykształcenia filozof, bioetyka i ekologia człowieka. Zajmuję się także ratownictwem medycznym i kilkoma innymi ciekawostkami, które łączą się, inspirują mnie tak, żeby pracować w edukacji, w kontekście edukacyjnym. I tak od 15 lat mam przyjemność pracować z nauczycielami, z dziećmi, z młodzieżą, w tym z osobami wykluczonymi. Ja bym chciała kontynuować dzisiaj tą myśl, która była tutaj na zakończeniu, czyli o tych komórkach nerwowych. Natomiast zanim się to wydarzy, niepokoi mnie trochę to, że faktycznie w takim stylu Kena Robinsona jesteśmy tutaj, czyli głównie głowa i umysł. I ja bym chciała, żebyście Państwo odetchnęli, żeby nie oddychacie w ogóle. Ja jako ratownik medyczny mam głęboki niepokój, czy nie będę musiała kogoś ratować zaraz. Także proszę dwa wdechy głębokie i wydech, porządny, długi wydech. Im dłuższy wydech, tym zawsze lepiej się będziemy czuć. Proszę, proszę, bo to pracą domową później zostanie. Ktoś odetchnął tam trochę? Brawo dla tych osób. Zawsze to sprzyja lepszej koncentracji, sprzyja, no, że tu nie ma co czarować. Nasz mózg potrzebuje tlenu po prostu i tu jakby żadne nowe odkrycie jest. Dobrze. Wracamy do komórek mózgowych, czy one są nerwowe, czy one muszą być nerwowe. Ja bym chciała się zastanowić jeszcze nad taką rzeczą. Tu przeczytałam niedawno, że właśnie uczeń między 7 a 14 rokiem życia spędza właśnie w Polsce, ucząc się w szkole 6 tysięcy godzin, w Australii 8 tysięcy godzin, w Chile najwięcej 8,6 tysięcy godzin. Najkrócej, gdzie myślicie Państwo się uczą? Tak, no znane są badania, no właśnie. Finlandia. I teraz pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało? My możemy sobie to zastanawiać się, regulować, wprowadzać zmiany i różnego rodzaju tutaj takiego rodzaju rozważania. Natomiast czy ten czas będzie 8 czy 6 tysięcy? Ja się zastanawiam, na ile on jest jakościowo istotny, tak? Czy bo nieważna jest według mnie ta ilość, naprawdę zdecydowanie ważniejsza jest jakość. Czy wiecie Państwo, w edukacji domowej, żeby zrealizować podstawę programową, ile potrzeba czasu realnie takim, żeby zrealizować podstawę programową, ile czasu dziennie potrzeba na naukę dziecka? Oficjalnie w internecie 3, a ja znam jeszcze inne badania, że pół. Pół godziny dziennie. Takiego rozważnego gdzieś tam ułożenia tematu, bujania dziecka na huśtawce, mówienia po angielsku, liczenia do 10, już mamy tam zaliczone 2 czy 3 tematy, tak? Jak spadnie, to jeszcze o przyciąganiu ziemskim będzie, a jak będą krwotoki, to jeszcze o krwi różne takie. Dobra, już się nie rozpędzam. Ale to gdzieś tam zarządzanie tym czasem, energią i strzelenie się w aktywność dziecka daje takie efekty, więc tutaj warto nad tym pewnie popracować. My w tym wspaniałym spotkaniu koncentrujemy się na mózgu, na umyśle, na tym, jak pracują zmysły w kontekście uczenia się. Ile mamy zmysłów, drodzy Państwo? No ile mamy zmysłów? 4? 6? No już do 13 niektórzy naukowcy doliczyli się. 5 podstawowych, dokładamy z takich podstawowych równowagi, 2, dynamiczna, statyczna, propriocepcja. To jest taka absolutna podstawa, żeby nauczyciele wiedzieli, że nie 5 tych zmysłów, tylko właściwie już 8. A to, że jeszcze mamy jonizację powietrza, odbiera dziecko, zmianę jonizacji powietrza, no nie tylko dziecko, każdy. Fale elektromagnetyczne, no to już trzeba gdzieś tam doczytać. No, generalnie to jest o tyle ważna informacja z punktu widzenia BIOS-u, że nie możemy pracować na procesie grupowym, nie wiedząc, że jakby te rzeczy wpływają na ucznia i chyba czas najwyższy przestać myśleć o tym, że zmiana ciśnienia dotyczy tylko osób, nie wiem, po 50 na przykład, tak? O, dzisiaj się zmieniło ciśnienie. Dotyczy także dzieci. Jeżeli my chcemy konstruktywnie, efektywnie pracować, to też trzeba się w tej przestrzeni biologicznej dobrze przemieszczać.
No, tak jak mówiliśmy, no, umysł dużo, dużo może. My mamy ogromne możliwości dotyczące rozwoju umysłu. Ogromnie dużo dają nam zmysły. Jak widać, te zmysły mogą nas wprowadzać w zakłopotanie, tak? Bo raz widzimy tak, raz widzimy tak. I ta perspektywa może być różna. Wreszcie mam slajd inny niż ty. A ja bym chciała odnieść się do innego ważnego aspektu, takiego, myślę, że fundamentalnego, coś, co jest szalenie istotne, coś, co jest bardzo pod ręką, a tak naprawdę przewija się właściwie z lekcji na lekcję, coś, co jest fundamentalne, żeby przyswajać wiedzę i żeby to uczenie było właśnie efektywne. Zanim to zrobimy, to ja jak zwykle, jak ktokolwiek widział mnie kiedykolwiek, jak prowadziłam zajęcia, to wie, że bez ćwiczenia eksperymentu się nie obejdzie. Także proszę odłożyć wszystkie rzeczy. Takie typowe ćwiczenie sobie ruchowe, ale ilustrujące uczenie się wykonamy. Ja bez mikrofonu spróbuję. Proszę odnaleźć swój nos. To wszyscy na 3-4 proszę popróbuję. Ja tylko głupio wyglądam. Nos poproszę odnaleźć i ucho i takie ruchy naprzemienne spróbować wykonać. Można tak i tak. Można krzyżować. To nie jest prosta sprawa odnaleźć swój nos i odnaleźć swoje ucho. Ja chciałam tylko... Udało się komuś? Bo jeszcze jest wersja taka, wyższy poziom, ale w kuluarach mogę pokazać. To już jest wyższa szkoła jazdy. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jedna to jest taka, czy to zadanie wymagało koncentracji? Tak, im bardziej byśmy się skupili, jakbym jeszcze zrobiła takie wprowadzenie, żeby poczuć swoje dłonie, żeby poczuć swój palec. Niektórzy zaawansowani w skupianiu się, jak widzą swoją dłoń, to czują każdy palec i przestrzeń między palcami. To dopiero jest, to jest taki wyższy poziom. Ale uświadomienie sobie prawego palca u stopy, proszę sobie uświadomić teraz, prawy palec u stopy. Jest? Nie, no palec, duży palec u prawej stopy, o. Skrótowo poleciałam. Jest? Duży palec? No to teraz mały palec przy lewej stopy. A były tam cały czas? Były, tylko nie obejmowaliśmy świadomością tych elementów naszych. One sobie tam były na dole pod... U ciebie nie ma? No bo to trzeba też wyćwiczyć. To jest bardzo ważne, czy my sobie coś uświadamiamy, czy my się na czymś skupiamy, czy my się na czymś koncentrujemy. Czasem coś jest, ale takiej mocnej nieświadomości. To się toczy, to się dzieje, coś tam robimy, ale nie jest to uświadomione. I tu właśnie chciałam zwrócić uwagę na świadomość naszego ruchu, na świadomość tego, co wykonywaliśmy przed chwilą, a druga rzecz oczywiście moja ulubiona, na oddech. Zauważyliście Państwo, że jak się skupiliście, to jakby połowa osób, czy większość to tak na wdechu, tak? My większość wyzwań podejmujemy, nabieramy powietrza i wchodzimy do pokoju dyrektora porozmawiać o podwyżce, tak? Nabieramy powietrza, żeby podnieść coś ciężkiego. My tu cały czas o biologicznych rzeczach mówimy, tak? A tu proszę, to są najprostsze, najważniejsze gdzieś tam schematy działań. Jak coś podnosimy, coś rozciągamy, jak podejmujemy jakieś wyzwanie, to na wydychanym powietrzu, a nie na wstrzymanym. Dlaczego my mamy tu jakieś takie rzeczy robić? No dobrze, z tym oddechem mogłabym dużo, dużo więcej zrobić, natomiast chciałabym i mówić o tym, żeby na razie go sobie uświadamiać, kiedy on jest, jak bardzo jest głęboki, czy jest płytki, czy w ogóle jest i jak spłyca się na przykład u uczniów, którzy zaczynają się denerwować. 5 minut, Chryste. Denerwować pod tablicą. Czy to jest możliwe, żeby zmienić ich przygotowanie w tym momencie samym oddechem? Można. Proszę zwrócić na to uwagę. Dobrze, lecimy dalej. Skoncentruj się, skup się, Janek nie słucha na lekcji. To są najczęstsze teksty, gdzieś tam bardzo częste informacje słyszą dzieci. Skoncentruj się, skup się, albo dostaje właśnie Janek uwagę, że nie słucha na lekcji. Prawdopodobnie słucha, tylko nie nas na przykład, tak? Słucha kogoś innego, słucha własnych myśli. No to tak właśnie różnie bywa. My mówimy dzieciom skoncentruj się, skup się, ale czy my ich uczymy tego?
Czy w ogóle mają kiedykolwiek zajęcia ze skupiania się, czy przygotowania takiego? I czy one się faktycznie skupiały wcześniej? To już dzisiaj był poruszony ten temat. Czy dziecko, zanim pójdzie do szkoły, potrafi się skoncentrować? Na długo? No oczywiście, że zależy czym. Jak się jest czymś zainteresowany, jak buduje coś z klocków Lego, czy któraś z pań wołała na obiad kiedykolwiek swoje dziecko, jak budowało coś z klocków Lego? Czy ono przyszło? Nie, no w ogóle nie ma szans, tak? A zdarzają się nawet przypadki, że zapominają dzieci o swoich potrzebach fizjologicznych, bo są tak zajęte i to jest gdzieś tam naturalne. Także dzieci potrafią się fantastycznie koncentrować i to wbrew badaniom różnym, na dużo dłużej niż badania wskazują. Tylko czy w takim schemacie? My się nawet nie porozumiałyśmy, ale gdzieś tam o tym samym zaczynamy mówić. To synchronia się nazywa. Ale no, budzi się rano, dziecko idzie do szkoły i jest w tym trybie. 45, co to za wzór? Skupienie, wyłączyć, relaks, tak? W takim trybie. Absolutnie nienaturalny tryb. Ja też pracowałam z dziećmi i wiem, że te 45 minut jest przede wszystkim za mało, żeby cokolwiek zrobić i żeby to mogło, można było płynnie przechodzić ze skupienia w relaks i tak dalej. A propos skupienia, wiemy, że są trzy stany materii, ponoć już cztery, tak? Dobrze mówię, kto tu się zna? No już ta plazmę dorzuciłam. Ja bym chciała o tym skupieniu umysłu jeszcze zdążyć powiedzieć. Skupienie, czy to nazywamy skupienie, czy koncentracja, czy uważność, czy bycie tu i teraz, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, żeby w ogóle funkcjonować właśnie efektywnie. Chciałabym, żebyście Państwo... To jest napis na drzwiach szpitala jednego, tak? Bo z uporem maniaka niektórzy, no... ciągnęli zamiast pchać, tak? I teraz chciałabym, żebyście Państwo zastanowili się, bo takie rzeczy nam się zdarzają. W jakim stopniu my na co dzień jesteśmy skupieni, czy tu i teraz, czy w danym momencie w takiej teraźniejszości uważni? Czy proszę rękę do góry, albo no, ręka do góry, tak się pobawimy. Czy zdarzyło się komuś coś schować i nie móc znaleźć? Pięknie, nie jestem samotna. Czy zdarzyło się wejść do pomieszczenia i zapomnieć, po co się tam poszło? To dobrze, jakaś normalna grupa. Zjeść posiłek i nie poczuć, jak faktycznie smakował. No, zdarza się tak. Wyjść z domu i nie pamiętać, czy wyłączyło się żelazko. Szukać samochodu na parkingu pod hipermarketem. Permanentnie. Ja nie znoszę tam parkować. Czytać coś i nie wiedzieć, co się przeczytało. No, zdarza się. Słuchać kogoś, będąc myślami zupełnie bardziej. Wsiąść do obcego auta i pospieszać kierowcę, żeby ruszał. To były przykłady, które ja zaczerpnęłam ze spotkań z nauczycielami, bo tak zaczęliśmy rozważać, kiedy kto co zrobił dziwnego w stylu schowałem okulary do lodówki na przykład, czy coś takiego. I to posypały się przykłady. To chyba ostatnie, to jedna z pań nauczycielek powiedziała, że właśnie automatycznie w niedzielę poszła... Wyszła, skręciła, znalazła się pod szkołą, no bo to tak nie, z rozpędu. Tak funkcjonujemy na co dzień, jest pośpiech, to jest słynna piosenka, to jest wiersz Danuty Wawiło, szybko, szybko znacie pewnie Państwo, szybko, szybko, a ja chciałbym przez kałużę iść godzinę albo dłużej, to hymn dzieci tak naprawdę. Dzieci wspaniale mogą nas nauczyć skupienia, koncentracji i uważności na danej czynności tu i teraz. Przyroda również. Ja jestem kociara i obserwuję koty, absolutnie są w tu i teraz i idą, co się ugryzie w łapkę, to sobie teraz tą łapką się zajmują, nie pędzą nigdzie. Także tu trzeba pamiętać, że to czasem one nas uczą, uczą czegoś i warto czerpać z ich potrzeb. My oferujemy im takie coś. Pośpiech, brak zatrzymania, presji oczekiwań i wymagań. A tymczasem skupienie na danym momencie, skupienie na tym, co widzimy przed sobą, skupienie na tym, co czujemy w danym momencie, jest szalenie ważne. Skupienie, relaks. Bardzo się starałam przebić twoje slajdy.
skupienie, relaks i ten taki stan flow, przepływ, taki bardzo specyficzny stan związany z twórczością, z byciem w takim temacie całym sobą. To są takie trzy stany, które jak nauczymy się płynnego przechodzenia między nimi, no to mamy wszelkie możliwości, żeby korzystać z tych zasobów naszego umysłu, mózgu, ze zmysłów, z tego wszystkiego, co posiadamy. Ale jak tego nie zaczniemy ćwiczyć, tak jak tu pokazałam, chociaż małymi krokami, to będzie zawsze nie do końca wykorzystane to, co mamy. Także to jest bardzo ważne, żeby ćwiczyć. Jak możemy się uczyć skupienia? Czy to będą jakieś programy, nie programy, jakby się nie nazywały, to warto pamiętać o tym, że skupienia, koncentracji uczy cisza. Czy jest cisza w ogóle gdzieś, znaczy taka autentyczna cisza związana ze skupieniem w szkole? Czasem taka cisza wynikająca z tego, że chcemy się skupić, a nie, że pani krzyczy cisza na całą klasę. Doświadczam tego czasem, jak wchodzę do szkoły, bo się notorycznie spóźniam z moimi dziećmi i właśnie słyszę, jak to panie krzyczą cisza. Paradoks. Uczy tego przyroda. Jeżeli my przestajemy zauważać, albo przyroda jest tylko w podręczniku i ona jest tematem do odrobienia, nie nachylimy się nad liściem, nad wiatrem, poczując wszystkimi zmysłami, nie złapiemy momentu jakiegoś, to ta koncentracja gdzieś tam nie jest ćwiczona, nie jest rozwijana. Uczy nas tego oddech też. I uczą się tego dzieci w różnych szkołach, także w Polsce. Robi się to coraz bardziej popularne i mam nadzieję, że niczym jakaś choroba, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, rozejdzie się na cały świat. Uczenie się koncentracji, spokoju, to jest coś, co powinno się rozpowszechniać. I w Polsce po cichu niektórzy nauczyciele to wykonują i powiem, że jak tutaj będzie opowiadany projekt, w którym też uczestniczyłam, to powiem Państwu, że no właśnie z taką dozą lekką nieśmiałości jeden pan w Szczytnie się przyznał, że no on uczył przez pół roku, zrobił taki eksperyment, że uczył uczniów uważności, skupienia. To się też opierało na tym, że siedzieli z zamkniętymi oczami i pracowali z oddechem. I przyszedł we wrześniu, bo już tak nie miał do końca odwagi, czy to ciągnąć. I oni się spytali, czy coś złego zrobili. A on, ale o co chodzi? No, czy coś złego zrobiliśmy, że nie robimy tego dalej? Więc ogromna jest potrzeba, żeby uczyć się takich rzeczy. Kończę, naprawdę, obiecuję. Uważność, koncentracja, skupienie w szkole, jak bym chciała takie płaszczyzny, bo to nie jest tylko, że siedzimy, oddychamy i uspokajamy umysł. To jest ta koncentracja i uważność jest szalenie istotna w kontakcie z drugim człowiekiem. Jak będziemy uważni, my jako nauczyciele nauczymy się tego i nauczymy innych nauczycieli, to zauważymy, kiedy uczeń ma naprawdę kłopoty, to zauważymy, kiedy uczeń jest gnębiony przez kogoś innego, to zauważymy bardzo dużo rzeczy, bo pojawia się przestrzeń na to zauważenie. Gdy będziemy tak pracować, to sami siebie zauważymy, kiedy mamy dosyć naprawdę i w jakich sytuacjach i jesteśmy w stanie do tych sytuacji się przygotować. Gdy jesteśmy uważni i koncentrujemy się tu i teraz na procesie uczenia, no to też ta ewaluacja inaczej wygląda. To jest świadome w danym momencie i takie aktywne. Na procesie grupowym to już można byłoby mówić godzinami, tak? Uważne patrzenie na to, co się dzieje, jak zarządzam procesem grupowym, to nie tylko troska, ale i odpowiedzialność za naszą klasę. Nie tylko na przedmiocie nauczania, to jest ważne. Jeśli chodzi o ta uważność, koncentracja też pozwala nam funkcjonować w ogromnym chaosie, którego nie wyeliminujemy. Mamy 20-osobową klasę, 30-osobową klasę. Jeżeli my potrafimy się koncentrować i jesteśmy skupieni, to możemy złapać taki moment, który rozciągamy między akcją a reakcją. Tutaj dużo mówimy, że mamy takie predyspozycje działamy tak jak zwierzęta. Czyli jest bodziec, jest reakcja, tak? My mamy albo zaatakujemy, albo uciekamy. I bardzo często w sytuacji zagrożenia albo stresu po prostu tak funkcjonujemy. A uważność, a bycie skoncentrowanym na sobie i na tym, co czuję w ciele też, pozwala nam tą reakcję zamienić i nie zrobić z niej, nie wykonywać jej automatycznie, impulsywnie, tylko świadomie i robi się na to przestrzeń. Presję czuję, ale już kończę. Są dwa sposoby zmywania. Pierwszy to zmywanie naczyń, po to by je umyć, czyli myśląc do przodu.
a drugi to po to, by zmywać, czyli jestem w procesie. Spróbujcie sobie Państwo to przetransformować na uczenie, tak? My bardzo często wybiegamy, nie jesteśmy tu, nie nachylamy się w danym momencie nad uczniem, tylko jesteśmy 2 miesiące czy 5 miesięcy do przodu, bo będzie egzamin, bo podstawa programowa, bo co on później w życiu będzie, jak on się nie nauczy tego. My jesteśmy kilka lat do przodu często myślami, a teraźniejszość gdzieś tam nam ucieka. No, także nauka i ćwiczenie bycia w tu i teraz, skupienia na danej czynności, na ciele, na emocjach, to jest coś fundamentalnego, co pozwala nam jako nauczycielom funkcjonować w jako takim stanie też i nie przeciwdziała to wypaleniu zawodowemu na pewno. I daje coś takiego, tu średnio widać, taki efekt rezyliencji. Rezyliencja to jest, o tutaj po ludzku jest napisane, to jest taka umiejętność bycia w centrum. Mamy chaos wokół siebie, mamy... Dużo się dzieje, a my jesteśmy gdzieś w dobrej komunikacji z sobą, pamiętamy o celu, bo to też nie chodzi o to, żeby być tylko tu i teraz. Dążymy do tego celu i mamy bardzo dużo w sobie spokoju, a chyba to jest coś, czego nam bardzo brakuje. Siła spokoju to w psychologii pozytywnej jest pierwsza, proszę zobaczyć, ja tu wypisałam tylko 10 z 24 rodzajów sił, ale pierwszy fundamentalny stan, siła spokoju, siła koncentracji, to jest coś, co uważam jest niezbędnym narzędziem pracy nauczyciela i to nauczyciel jako ten przewodnik uczy tego uczniów i mam wrażenie, że ma wręcz obowiązek uczyć tego uczniów, bo oni nie przychodzą z tym jakby gotowi do szkoły. W momencie, kiedy jesteśmy silni, gdzie jesteśmy skoncentrowani, to jak każda rzecz na świecie, proszę zobaczyć, ketchup skoncentrowany, wiązka światła skoncentrowana, woda jakaś skoncentrowana, to działa jak? Silniej, lepiej. I my, jak jesteśmy skoncentrowani, to wszystko też jest, działa lepiej, silniej i jest większy efekt. Mogłabym jeszcze dużo, dużo więcej, ale nie jest mi dane. Ale dziękuję Państwu, zachęcam do oddychania i do koncentrowania się i uczenia tego uczniów. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo.